Niezwykła historia związana z przybyciem do naszego miasta Świętego Mikołaja wydarzyła się w środę, 5 grudnia w Ogrodzie Jordanowskim. Zgromadzone tam licznie dzieci wraz z opiekunami znalazły tajemniczą torbę, w której, jak się okazało, były m.in. mapy całego świata, termos z herbatą, kompas i tajemniczy list do przyjaciela. Dzięki pomocy pracowników ogrodu drogą dedukcji ustalono, że jej właścicielem jest Święty Mikołaj. Dlatego maluchy poprzez wspólną zabawę i głośne okrzyki postanowiły pomóc mu odnaleźć ogród jordanowski i czekające na niego dzieci. W międzyczasie każdy maluch mógł wykazać się wiedzą na temat tego niezwykłego gościa. Dzieci wspaniale odpowiadały na wszystkie pytania. W końcu na sali po przebyciu długiej drogi pojawił się Święty Mikołaj. Wizytę rozpoczął od wspólnej zabawy z najmłodszymi, a zakończył wręczaniem prezentów. Jak widać, otrzymywane zabawki sprawiły maluchom wiele radości. Pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom był Święty Mikołaj, biskup Miry, żyjący w IV wieku naszej ery. Wsławił się on tym, że cały swój majątek rozdał biednym i przez całe życie starał się dokonywać jak najwięcej dobrych uczynków. W przeprowadzenie mikołajkowego spotkania w ogrodzie zaangażowali się pracownicy, m.in. dwie urocze śnieżynki, czyli Dorota Ziarkowska i Małgorzata Cieślak, oraz elfy. W ich rolę wcielili się wolontariusze na co dzień działający w tej placówce.